Zacząłbym przypomnieniem bajki ruskiej Herberta. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie bajkę ruską. To jest bajka o carze, którego już nikt nie widział poza tymi, których powieszono i którzy jeszcze z szubienic zaglądali przez okna i widzieli, jak car już niewiele robił, ale broda mu rosła, rosła i rosła, ale w końcu umarł. Jak umarł, to okazało się, że zrósł się z tronem, że nogi i ręce wrosły mu w nogi i oparcia tronu. I nie wiadomo było, co z nim zrobić, bo szkoda było pochować go z tronem. I to jest bajka ruska Zbigniewa Herberta. Streszczona, on oczywiście to lepiej napisał. I tą bajkę ruską dedykuję sprawującym władzę obecnie, żeby uśpieni pięknymi sondażami, tym, że mają twarde poparcie w szerokich kręgach społeczeństwa, nie zrośli się z tym stołkiem. Bo najgorzej wygląda figura człowieka, który siedzi, już od stołka się nie może oderwać i nie wiadomo, gdzie kończy się stołek, a zaczyna się człowiek. I odwrotnie. Więc to rządzącym, a szczególnie ministrowi kultury chciałem dedykować, jako że minister kultury lubi tak się autorytatywnie i tak ex cathedra wypowiadać. Ja rozumiem, że jest profesorem i że ma niezwykłe zasługi życiowe, ale gdybym miał oceniać zasługi ministra kultury w dziedzinie kultury na przestrzeni ostatnich 2 lat, to zaczęłoby by mi to wszystko troszkę trzeszczeć w tym pięknym obrazku. I od tego chciałem zacząć przegląd tygodnia właśnie. Ponieważ decyzją Wysokiej Komisji do spraw nominacji oscarowych polskim kandydatem do konkursu o statuetkę Oscara w dziedzinie dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego wybrano film Pokot Agnieszki Holland. Ach, ten jęk. I to nie zwierząt, jak się okazało. Ja już Państwu powiem, jak to się wybiera. To wybrał minister Gliński. Dlaczego? Już wytłumaczę dlaczego, bo oczywiście byłoby niesprawiedliwym, gdybym tego nie wytłumaczył. Ponieważ to minister Gliński od 2 lat nie zmienił dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którym jest niejaka Magdalena Sroka, zastępczyni komucha prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, towarzysza Jacka Majchrowskiego i komucha, o którym inaczej się nie wyrażam jak per komuch, i w styczności z nim i poza nim, także nie mam tu dyskomfortu moralnego, ponieważ on wie, co o nim sądzę. Ona była zastępczynią owego komucha i przygotowywała sławetne, po szwajkowsku, sławetne igrzyska, zimowe igrzyska olimpijskie w Krakowie. Ona była organizatorem i specjalistą jako wiceprezydent miasta Krakowa i szefowa komitetu organizacyjnego po tym, jak pani Jagna Marczułajtis ze swoim mężem skompromitowali się tym, że wyszły jakieś ciemne sprawki finansowe. Pani Magdalena Sroka była też przewodniczącą polskiej delegacji, która uczestniczyła w igrzyskach zimowych w Soczi. No przecież trzeba było pojechać i zobaczyć, jak się robi najlepsze w dziejach igrzyska olimpijskie w Soczi. I tam pojechała duża polska delegacja. Mieli robić jakąś wystawę, zawieźli fotogramy, potem je gdzieś ustawili. Nikt tego nie zobaczył. Grunt, że pieniądze zostały, że tak powiem, po urzędniczemu zapreliminowane i rozhodowane. Więc w sumie przygotowania do tej szwajkowskiej chucpy pod nazwą Zimowe Igrzyska Olimpijskie kosztowały ponad 20 milionów złotych, które wydano naturalnie z kieszeni podatnika. Bez efektu, bo jak Państwo wiecie, pod wpływem referendum komuch wycofał się z tego pomysłu. Ale gdyby ktoś wierzył w ten pomysł, to doradzam wycieczkę do Zakopanego własnym samochodem i z powrotem.
to zrozumie, dlaczego te igrzyska przez najbliższe 20 lat w ogóle są niemożliwe. Więc pani Magdalena Sroka, którą można posądzać o różne kompetencje i umiejętności, ale najmniej ją można posądzać o kompetencje w dziedzinie filmowej, ponieważ parę lat temu jeszcze nie wiedziała, z której strony kamera filmuje, a z której strony stoi operator, została w ostatnim rzutem sławetnej koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u mianowana przez panią minister Omilianowicz, chyba tak się nazywała? Omilianowicz. Ta pani minister, jak widać, miała wielkie zasługi i wryła się w pamięć potomnych tak, że nie potrafimy już dziś odtworzyć poprawnie jej nazwiska. Niemniej jedną z jej największych zasług było osadzenie na stolcu dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, niejakiej Magdaleny Sroki. I owa Magdalena Sroka, jak nastał rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak pełni swoją funkcję aż do dziś. A ponieważ poglądy owej pani jeszcze nie zilustrowałem, bo na razie zilustrowałem jej zasługi dla potomności w postaci organizacji wirtualnych Igrzysk Olimpijskich, które nigdy nie nastąpią, to muszę dodać jeszcze, że owa pani ma poglądy, które scharakteryzowałbym jako poglądy LGBT, czyli jedynie słuszne. No i cóż, skoro pan minister nie zmienia pani dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej, to pani dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej w tej pisowskiej opresji, w tej ciemnej nocy pisowskiej okupacji kultury powołuje sobie komisję oskarową w postaci, z pamięci nie odtworzę wszystkich nazwisk, ale tam był pan Pawlikowski, czyli reżyser jakże prawdziwej historycznie Idy. Była pani Grażyna Torbicka w tym wysokim gremium. Była naturalnie pani Magdalena Sroka jako wybitny specjalista, o której kompetencjach już powiedziałem słowo. I kilka jeszcze osób, które nie wryły mi się w pamięć, czyli takich tuzów branży filmowej, że nie potrafię powtórzyć ich nazwisk, a sam robię filmy no tak od 20 lat. Więc to wysokie gremium powołane przez panią Magdalenę Srokę wybrało film Ida i to w sezonie, w którym... Przepraszam, film Pokor, bo film Ida już był wybrany. Znaczy, to jest kontynuacja jakby tej samej narracji, prawda? Tam mieliśmy poszkodowaną prokurator... żonę Baumana, tak? Helenę Wolińską. Tu mamy poszkodowane zwierzątka. I oczywiście panią Agnieszkę Holland, czyli jak najbardziej bohaterkę niemalże filmu Ida. I to jest tak, że z filmu Ida wychodzi nam bohaterka, reżyseruje kolejny film i ten kolejny film znowu jest nominowany i tak będziemy mieli w kółko Macieju dzięki jaśnie nam panującemu ministrowi Glińskiemu, któremu pokłon się należy z tej strony wielki, bo w sezonie, w którym mieliśmy Wołyń, w którym mieliśmy Ostatnią rodzinę, wybrany zostaje film Pokot. Nie wiem, czy ktoś z Państwa obejrzał ten film. I to świadczy o jego wartościach, prawda? Że tak jak tu, może nie jesteśmy jakąś miarodajną próbką, na pewno nie jesteśmy, bo mamy poglądy straszliwie niedobre, ale nie, pan woła kolegę, ale nie oglądał pan filmu. Prowadź swój pług przez kości umarłych, tak nazywa się pierwowzór literacki tego dzieła, autorstwa Olgi Tokarczuk, znanej wspaniałej literatki, która obecnie jest znowu promowana, będzie promowana na targach we Frankfurcie, będzie w Londynie i Bóg wyraczy w Pekinie jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Więc gdybyśmy spojrzeli na dzieła, które są premiowane za nasze pieniądze znowuż, na rynkach międzynarodowych, a potem komuś się to wciska, ktoś to tłumaczy na obce języki, sprzedaje się po 500 i po 300 albo w ogóle tych egzemplarzy, to potem taki autor
typu jakiś pan Kuczok na przykład, albo jemu podobny, mówi, no ja jestem wielkim autorem, bo byłem tłumaczony na 30 języków, w tym kaszubski i czytało mnie gremium na całym świecie. Bo na całym świecie zbierze się tylu czytelników, co popularnego autora w Polsce, no ale to już o tym się nie mówi. Tłumaczenie na kilkanaście języków. Te tłumaczenia oczywiście załatwia się w ten sposób, że instytucje kultury, którymi zarządza znowuż nam jaśnie panujący pan profesor Gliński, promują takie dzieła. No więc przede wszystkim promowana jest pani Tokarczuk. Prawda? I ona etatowo uczestniczy we wszystkich targach, bo przecież jest tak miarodajna dla polskiej kultury, dla polskiej literatury, że inaczej nie możemy sobie to wyobrazić. W drugim rzędzie oczywiście promowani są laureaci nagrody Nike. No bo to jest też kolejna nagroda, która jest wyznacznikiem smaku, poziomu i intelektualnego wyrafinowania całej polskiej publiczności. Nie wiem, czy państwo potraficie wymienić laureata chociażby ostatniej nagrody Nike, bo zwykle sprawia to tyle, że widzowie, czytelnicy masowo uciekają od takiej książki, no ale złośliwości pozostawiam. Więc pani Olga Tokarczuk napisała rzecz pod tytułem Prowadź swój pług przez kości umarłych. Na podstawie tej książki pani pułkownikówna Agnieszka Holland zaadaptowała to do dzieła filmowego pod tytułem Pokot. I o czymże to dzieło opowiada? No, bohaterką tego dzieła jest inżynierka. Już mnie poinstruowały kręgi feministyczne, żeby nie mówić o kobiecie inżynier. Inżynierka, tak jak pani Hanna Gronkiewicz-Walc, nie jest żadnym prezydentem, tylko prezydentką. Więc bohaterem jest inżynierka, astrolożka i wegetarianka. Czyli bohater naszych czasów po prostu. Tak można, gieroj nasze wo wremieni, tak to można określić. I ten, owa gierojka naszych czasów prowadzi wielką walkę o miłosierdzie dla zwierząt. Bo okazuje się, że w całym tym filmie przewija się motyw straszliwie krwiożerczych bestii, przypadkowo tylko podobnych do ludzi, na czele których stoi ksiądz. No bo naturalnie, kto może być przywódcą najgorszego, najbardziej zdegenerowanego gangu, jaki może się pojawić w filmie Agnieszki Holland, jak nie ksiądz. Kiedyś, co prawda, zrobiła niezły film pod tytułem Ksiądz, ale to było bardzo dawno i była wtedy jeszcze na dorobku. Więc to gremium wybrało film Pokot i film Pokot będzie reprezentował polską kulturę w najbliższym sezonie, a może jakąś nagrodę dostanie, bo powiedzmy, że znajdzie się jakieś gremium miłośników drzew i krzaków, które stwierdzi, że ten film spełnia wielkie wartości w propagowaniu tego stylu życia i jakąś tam nagrodę dostanie. Wystarczy, że dostanie jakąś tam najgorszą nagrodę, wyróżnienie, to i tak w Polsce będzie nagłośnione jako wielkie laury międzynarodowe dla polskiego twórcy. Możemy sobie protestować. Możemy sobie protestować. To nie jest zabronione, proszę państwa. Możemy protestować. Możemy napisać nawet 2 miliony skarg. Komisja Oscarowa orzekła, a Komisja Oscarowa wie lepiej. Bo gdybyście państwo to zapomnieli, a nie sądzę, że zapomnieliście z czasów komunizmu, to przecież naród żre kawior ustami swoich przedstawicieli. Więc może wybrzydzać na smak ziemniaków zgniłych jego prawo. Kawior i tak zniknie. Więc tym razem kawior zeżarła Komisja do spraw Oscarowych, powołana po prostu tak. Bo nie znamy ani kryteriów wyłonienia tej komisji, ani kryteriów, według których oceniano dzieła filmowe. Ponoć Wołyń nie zyskał akceptacji, bo jest zbyt hermetyczny. Publiczność międzynarodowa nie zrozumiałaby tej opowieści w filmie Wołyń i to w ogóle nie ma sensu. No, musi być uniwersalny, a uniwersalny może być tylko film o cierpieniu zwierząt, mniejszości seksualnych, może astrologów.
uciskanych przez nietolerancyjną katolicką sektę jakąś. Więc zacząłem od filmu Pokot, bo on moim zdaniem kładzie pokotem niestety polską kulturę, przynajmniej w oczach publiczności międzynarodowej. Skoro już wlazłem na to grząskie bagno sterowania polską kulturą, co już na poprzednim naszym spotkaniu mówiłem, że walka rozgrywa się na terytorium kultury. Nie na terytorium publicystyki, nie na terytorium dziennikarskim, bo dziennikarstwa w Polsce już chyba w ogóle nie ma, tylko na terytorium kultury, bo to kultura, a szczególnie ta kultura filmowa, no niestety mebluje wyobraźnię milionów. I ta walka dotychczas oddawana jest kompletnie walkowerem. Jeżeli uznalibyśmy, że nasza strona to ta strona, która przywiązana jest do wartości tradycyjnych, do obrony tradycyjnego obrazu świata i jednocześnie do polskiej niepodległości, to my walkę o kulturę przegrywamy walkowerem. Po prostu oddaliśmy to pole tym, którzy wiedzą lepiej i oni wiedzą lepiej, a pomimo to i tak chodzą na czarny marsz. Podam przykład. W telewizji publicznej obficie promowany jest teraz taki soap, docu-soap, jak to się nazywa teraz modnie po anglosasku, a mówiąc krótko, taki zbajerowany dokument, posługując się warszawskim bardziej dialektem, o ile go wyczuwam, czyli Komisariat. Jest taki serial Komisariat. To jest nie wiadomo co, ni pies, ni wydra, czy to jest dokument, czy to jest słaba fabuła, takie coś. Takie coś. I to takie coś ma swoją historię. Niestety twórcy tego serialu mają tego pecha, że ja mam dobrą pamięć. Wcześniej byłem też blisko TVN-u, jak realizowałem filmy na zamówienie TVN-u dla superwizjera. Bo niektórzy mi zarzucają, że pracowałem w TVN-ie, nigdy nie pracowałem w TVN-ie, realizowałem filmy na zamówienie superwizjera, które mogę wszystkie dzisiaj pokazywać bez wstydu. Wszystkie są właściwie opisem pewnej rzeczywistości gospodarczej. Ale to jest inna kwestia. Ten film Komisariat to jest plagiat dokonany przez TVN z takiego niemieckiego formatu Der Komisariat właśnie. To chodziło w TVN-ie przez długie sezony jako W11 i główną postacią tam i rolę odgrywał niejaki Sebastian Wątroba. Nie taki niedorobiony policjant, a potem już niedorobiony aktor, a potem już nie wiadomo co, a teraz już chyba gwiazda telewizyjna. W każdym razie ten Sebastian Wątroba obecnie jest gwiazdą formatu Komisariat, który jest popłuczyną po tym TVN-owskim Komisariacie. Czyli TVN już zarżnął kompletnie format, więc teraz bawi się tym telewizja publiczna za nasze pieniądze naturalnie. I Sebastian Wątroba jest tam główną gwiazdą. Tak się składa, że Sebastian Wątroba kandydował do Sejmu, chyba z PSL-u, o ile nie z listy Palikota, bo tego już nie zdążyłem sprawdzić przed przyjściem na spotkanie, ale albo z listy Palikota, albo z PSL-u kandydował do Sejmu. I to nie jest najciekawsze. Najciekawsze w tej postaci jest taki fakt, że bierze on aktywny udział w pikietach, które zagradzają drogę Kaczyńskiemu na Wawel. Zawsze 18. Da obok Maleńczuka i tych innych tam postaci, również Sebastian Wątroba tam występuje. Co nie przeszkadza telewizji publicznej, czynić z niego gwiazdy i produkować taki format. To jest kolejny obrazek do tego kilimka, który tkam przed państwem i który nazywa się Polska Kultura Anno Domini 2017. Kolejny obrazek. Właśnie szczęśliwie zakończyła się męczarnia polskiej piosenki zwana Festiwalem w Opolu. Nie wiem, czy państwo zadali sobie ten ból, żeby obejrzeć któryś z wieczorów tego festiwalu. Ja zadałem sobie ból wczoraj i obejrzałem dwa koncerty. Jeden z nich nazywał się, jak przystało na Festiwal Piosenki Polskiej, After Party. Więc w After Party, Festiwal Piosenki Polskiej, After Party, kogoś tam nie było. I tercet egzotyczny z panią Izabelą Skryban, skądinąd bardzo sympatyczną. I kapitan Nemo, o którym już wszyscy zapomnieli, że istniał, a jednak wystąpił. I Izabela Trojanowska.
i tak dalej, bo musiałbym ciągnąć oddział zamknięty z Krzysztofem Jaryczewskim. Wszystko to było. Scenariusza w tym nie było żadnego. Publiczność jakaś tam była, ale we wrześniu to festiwal piosenki się niespecjalnie cieszy popularnością, bo leje na głowę, jest zimno, a to jest jednak amfiteatr. I można powiedzieć, no to wesołe, można by z tego nakręcić nawet jakąś niezłą komedię. Czeski reżyser, gdyby się za to zabrał, to myślę, że z takiego festiwalu nakręciłby świetny film, zrywalibyśmy boki, coś w rodzaju Homolkowie na wakacjach albo Hogo Fogo Homolka. Jak Państwo pamiętacie te filmy, to one były tak wspaniale absurdalne, że w sam raz pasowałyby do festiwalu w Opolu. No ale rzecz staje się mniej śmieszna, jak się pomyśli o pieniądzach wydawanych znowu z kieszeni publicznej i o tym, że według ostatnich informacji telewizja publiczna już przejadła 200 milionów z ostatniej pożyczki, tej 800 milionowej. To jeżeli w tym tempie telewizja będzie przejadać pieniądze, to prawdopodobnie pod koniec sezonu będzie już znowu pan prezes Kurski z czapką w ręku chodził po różnych instytucjach i twierdził, że tym razem to na pewno telewizja już będzie najlepsza z możliwych. Nie chcę się wyzłośliwiać na temat poziomu telewizji publicznej, bo jak mówię, na telewizji zna się każdy i o tym się ciężko dyskutuje, ale liczby mówią same za siebie. Jaka jest kulturotwórcza rola takich festiwali, jak miniony właśnie Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu? Pozostawiam Państwa uwadze. Takie pytanie. Co media publiczne zrobiły dla promocji autentycznej, ciekawej polskiej kultury, dla wzmacniania prawdziwych twórców? To też pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Czy za czasów Andrzeja Urbańskiego, któremu można by, świętej pamięci Andrzeja Urbańskiego, można by mu wiele zarzucić, pojawiła się próba ustanowienia nagrody mediów publicznych Opus. Pojawiła się bardzo ciekawa próba, próbowano to uczynić, oczywiście jak zwykle nic z tego w rezultacie nie wyszło, ale przynajmniej próbowano. Teraz 2 lata już minęły, a jedyne, co mamy z telewizji publicznej, to Zenka Martyniuka i Disco Polo. Bo to wypromowano rzeczywiście. Marylę Rodowicz, która była gwiazdą kolejną tego festiwalu. To są postaci, które są promowane przez media publiczne. Czy powstał jakiś system? Czy powstała Akademia Literatury Polskiej, która nadawałaby swoje prestiżowe nagrody? Czy powstała Akademia Polskiej Muzyki? Co się dzieje z teatrami? To są wszystko pytania, które można by zadawać w nieskończoność panu ministrowi i słyszeć od niego milczenie albo oburzenie. Narodowy Teatr Stary w Krakowie. Skończył się konkurs. 1 września funkcję dyrektora objął pan Marek Mikos, który wygrał konkurs i 12 września pojawiła się wypowiedź pana ministra: być może będziemy musieli powtórzyć konkurs. Czyli po 12 dniach urzędowania nowego dyrektora już zrobimy zmianę, już mówimy o zmianie. Czyli co, nawet człowiekowi nie dano się rozpakować porządnie, jak już będzie musiał zwijać manatki. Środowisko, które maszeruje na czarnych marszach i na pochodach Komitetu Obrony Demokracji, gra we wszystkich produkcjach telewizji publicznej. Występuje we wszystkich produkcjach Polskiego Radia. W programie 3, jak Państwo przepatrzycie skład osobowy, to zauważycie, że tam jest bardzo wielu tych, którzy chodzą w pierwszych szeregach i nie kryją swojej postawy. Więc albo oni mają po prostu rację, i dajmy sobie spokój z mrzonkami o jakiejś naszej wizji kultury, albo ktoś tu gra w grę, której ja do końca nie rozumiem. Jeżeli w polskiej kulturze, a zostały jeszcze 2 lata do wyborów, wybory to zawsze rzecz niepewna i trudno powiedzieć, kto je wygra. Jeżeli w polskiej kulturze przez najbliższe 2 lata zmiany będą tak wyglądać, jak przez minione 2 lata, to
wydaje mi się, że nic się nie zmieni, że po prostu rządy Prawa i Sprawiedliwości będą tylko epizodem, o którym potem będzie się robiło filmy Agnieszki Holland. Na przykład Tyrania. No, powstanie taki film. Można sobie wyobrazić, że w momencie, gdy PiS przegra wybory, kiedyś to się stanie, to ci, którzy przyjdą, gdyby przyszli ci, którzy są teraz opozycją, to oni w ciągu 5 dni zmieniliby wszystko. I w ciągu 5 dni wdrożyliby wielkonakładową produkcję filmową pod tytułem Tyrania, w której oczywiście w sposób wysublimowany, tak jak w filmie o Wałęsie, rozdzieliliby rolę i przedstawiliby fabułę, która potem byłaby promowana na świecie jako kolejny film przedstawiony do Oscara. Ale PiS, jeżeli... Ja stawiam takie oto twierdzenie, że jeżeli PiS nie będzie nadal miał kompleks w stosunku do kultury, jeżeli PiS nie uwolni kultury, bo tu nie chodzi o to, żeby politrucy weszli i zaczęli swoimi rękami mieszać twórcom w głowach, bo przecież z tym wszyscy walczyliśmy i będziemy walczyć. Ale jeżeli PiS nie uwolni kultury z okowów tej bandy, która ją obsiadła i uważa się za to lepsze towarzystwo i dyktuje reguły politycznej poprawności, to nic się nie zmieni, ponieważ nie zmieni się świadomość naszych wyborców. Nie zmienią tego kolejne hektolitry atramentu wylewane przez publicystów, nie zmieni tego telewizja publiczna z programami oglądanymi na takim poziomie, na jakim są oglądane i tak dalej. Więc dzisiejszy przegląd tygodnia chciałem poświęcić przede wszystkim problematyce kultury i pokazać, że jeżeli w dziedzinie kultury właściwie nie zaszły żadne zmiany, mówię o szeroko rozumianej kulturze, czyli począwszy od mediów publicznych, a skończywszy na teatrach, plastyce, rynku książki, który się zwija. Właśnie nieodwołalnie padła druga co do wielkości sieć księgarni, czyli Matras. W bardzo nieprzejrzystych finansowo okolicznościach sieć Matras zbankrutowała. Wydawcy ponieśli wielomilionowe straty, czyli to jest kolejny cios dla polskiego rynku książki, na którym ciągle monopolistą jest Empik. Empik, który spełnia rolę, nie wiem, takiego Lidla na rynku książki, który traktuje zresztą wydawców w sposób straszny, przez co wydawcy w sposób straszny traktują autorów, przez co autorów jest coraz mniej i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ustawa o książce, która była planowana, upadła, ponieważ nie wiem dlaczego właściwie, rozmyła się i upadła, jeżeli nie ma promocji własnej kultury w przeróżny sposób, jeżeli instytucje kultury, które są do tego powołane, tak naprawdę promują cały czas tamto towarzystwo i pieniądze płyną w tamtą stronę, a jak tylko zmniejsza się strumyczek tych pieniędzy, to słychać wielki krzyk, którego plakatem jest Krystyna Janda, to nic się nie zmieni, bo Krystyna Janda już właściwie wypowiedziała kredo swojego środowiska, tak? Mówiąc, że ktoś codziennie robi mi na głowę, tak? Czyli tego, oni tak nas traktują, tak? Oni tak nas traktują, że my po prostu bezprawnie dorwaliśmy się do możliwości przemawiania, występowania publicznego i tym sposobem robimy im na głowę. Bo przecież to jest niedopuszczalne, żeby podważać zdanie pani Krystyny Jandy w jakiejkolwiek dziedzinie. Także w dziedzinie lotów kosmicznych, jak pani Krystyna Janda zechce się wypowiedzieć, to jest niepodważalnym autorytetem. Jak z Danielem Olbrychskim ukują nowe twierdzenie fizyczne, to natychmiast trzeba to zastosować w Polskiej Agencji Atomistyki na pewno. Więc tak chciałem państwa podjudzić do dyskusji. Nie będę mówił o rzeczach, o których wszyscy mówią, czyli o książce, o Macierewiczu, bo o nim mówiłem. Mogę tylko w rozmowie z państwem trochę więcej powiedzieć. No i tym sposobem zachęcam do drugiej części naszego spotkania, czyli do dyskusji. Dziękuję. Panie Witoldzie, czy wie pan, ile teatrów podlega Ministerstwu Kultury? Kilka. Kilka. A ile jest teatrów w Polsce?
No więc to jest kilka procent. Ale to są teatry narodowe, takie jak Teatr Stary w Krakowie. Tak czy inaczej Ministerstwo Kultury na teatry ma wpływ minimalny. A jak ma wpływ, to taki jak już mówiłem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o te instytucje kultury, one są dobrze zabezpieczone przed zmianami. Często bez ustaw nie można tam nic zrobić. Tak jak woli sprostowania i jedna uwaga jako krakowianin, zacznę od uwagi krakowskiej. No, kropla dziegciu czy odwrotnie. Otóż Prawo i Sprawiedliwość od trzech kadencji nie wystawia kandydata przeciwko Komuchowi, więc niestety prawica ma udział w tym. Ale formalnie wystawia przecież. No. Ostatnio był pan Marek Lasota. Faceta z Olkusza, łysego, 4 tygodnie przed wyborami. To jest pozorowana gra, która trwa od lat 12, więc to jest, trzeba to wziąć pod uwagę. Jestem z Krakowa i dokładnie tę sprawę znam. Druga rzecz, to z kolei muszę niestety obronić troszeczkę pana ministra Glińskiego. Otóż lex specialis dotyczący Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uniemożliwia samodzielne decyzje profesorowi Glińskiemu i tak to w ustawie jest precyzyjnie zapisane. Więc twierdzenie, że decyzje sroki są decyzjami Glińskiego, bo gdyby ją odwołał, to byłyby inne, to nie zgadza się z lex specialis. Tam jest niezwykle silna ustawowa pozycja Rady Instytutu składająca się z przedstawicieli środowiska, prawda? Reżyserów, scenarzystów i tak dalej, i tak dalej. I to oni wybierają de facto dyrektora Instytutu, którego powołuje minister. Jeszcze byłem pełnomocnikiem, bo pracowałem z moim przyjacielem Andrzejem Urbańskim świętej pamięci w telewizji, byłem pełnomocnikiem zarządu do spraw współpracy ze środowiskami twórczymi. I to był zbyt duży skrót myślowy, że nic z tego nie wyszło. Powołaliśmy 3 nagrody. Jedną nagrodę wspólnie z Radiem Publicznym, mianowicie książka historyczna roku, która trwa do dzisiaj, ta nagroda. I 2 nagrody. Jedna muzyczna i doszła do skutku. Piotr Mykietin, najwybitniejszy polski kompozytor żyjący, młodszego pokolenia, no nie licząc Pendereckiego, bo 2 pozostali umarli, Kilar i Górecki. Dostał za 3. symfonię tęże nagrodę. To już sama telewizja tę nagrodę fundowała i organizowała. I to była największa na gali, to była największa na świecie w historii muzyki poważnej publiczność, którą myśmy zorganizowali, bo oglądało i słuchało 3. symfonii Piotra Mykietina 950 tysięcy ludzi. Bo umieściłem transmisję w 1. programie po wiadomościach. Także i literacka nagroda też doszła do skutku. Tylko że jak dzięki koncepcji Prawa i Sprawiedliwości wywalono Prawo i Sprawiedliwość z zarządu i Farfał, ten ostrzyżony na łyso człowiek Romana Giertycha, został PO prezesa, to oczywiście odwołał te wszystkie pomysły jako jednoosobowy prezes. Także tak to wyglądało, mówiąc bardziej precyzyjnie. Dodam do tego tyle, że dziś dyrektorem Krakowskiego Ośrodka Telewizji Publicznej jest protegowany Piotra Farfała, pan Bogusław Wasztyl. Bogusław Wasztyl, który został przez Farfała mianowany już kiedyś dyrektorem ośrodka telewizyjnego, teraz został mianowany na powrót jako pupil Giertycha i Farfała dyrektorem Krakowskiego Ośrodka Telewizyjnego. To jest taka puenta jakby do tego wszystkiego. Ja oczywiście pamiętam o nagrodach i uważam, że to był świetny kierunek pobudzania kultury przez media publiczne, ale niestety po zarządzie Andrzeja Urbańskiego już to nie zostało kontynuowane, a Jacek Kurski prawdopodobnie nawet o tym nie wie, że takie inicjatywy były. Więc no, oddaję honor, ale wpływu już na naszą rzeczywistość kulturalną to wielkiego nie ma. Co do lex specialis. Oczywiście, że tak, że te środowiska, zdając sobie sprawę z bardzo ważnej roli kinematografii w kształtowaniu świadomości społeczeństwa, obwarowały się i otoczyły różnymi przepisami, które są absolutnie nagięte. Tylko
Z tego, co pamiętam, Prawo i Sprawiedliwość posiada większość w parlamencie i potrafiło przeforsować bardzo wiele ustaw, a jakoś zmiany przepisów dotyczących, nawet zmieniono przepisy dotyczące mediów publicznych, powołując Radę Mediów Narodowych, której przejawem aktywności jest próba odwołania, znaczy odwołanie prezesa Kurskiego i mianowanie go PO prezesa jeszcze tego samego dnia. Z tym kojarzę jakby Radę Mediów Narodowych dziś. Bo no właśnie, to jest właśnie, tylko, ale została powołana po coś tam. Stworzono specjalną ustawę, która krzyżuje de facto kompetencje w przestrzeni medialnej, bo mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i Radę Mediów Narodowych i jeszcze Ministerstwo Kultury, a tak naprawdę nie wiadomo, komu telewizja podlega. Bo kiedyś Ministerstwo Skarbu mogło rozliczyć telewizję chociażby z płynności finansowej i wydatków. A dziś które ministerstwo ma rozliczyć telewizję? Ministerstwo Kultury? Nie jestem pewien, bo tam ta podległość chyba do końca nie jest sprecyzowana. Więc jeżeli można było zmienić ustawy o mediach, to dlaczego nie można było zmienić ustawy o największym sponsorze polskiej kinematografii, jakim bez wątpienia jest Instytut Sztuki Filmowej, Polski Instytut Sztuki Filmowej? Mówienie o niemożności ustawowej jest tylko moim zdaniem zasłanianiem się przed odpowiedzialnością. Ja bym jeszcze dodał może jeden punkt, który jest bardzo ważny, bo to od wielu lat można było zauważyć i to się działo przez wiele lat. Jeszcze w PRL-u było w ten sposób, że tworzyły się bardzo silne grupy wzajemnego wpływu, które siebie nawzajem popierały. I w tej chwili właściwie rozbić te grupy, to tak jak pani Janda i paru innych wszystkich ludzi, którzy działają w obrębie kultury, jest szalenie trudno, bo nie wiadomo, kogo dać na ich miejsce. I tutaj pytanie... Znaczy, pan podniósł kolejny argument, który pojawia się zawsze w dyskusji o kulturze. Mamy krótką ławkę, nie mamy kadr. A ja bym powiedział tak, mamy kompleks. Mamy ogromny kompleks wobec tamtego środowiska, jeżeli tak myślimy. Jeżeli uważamy, że na telewizji znają się tylko wychowankowie Macieja Szczepańskiego i ich rodziny, no to znaczy, że zakodowano nam jakiś kompleks niewolniczy w dziedzinie kultury. Ja słyszę od różnych polityków ten argument. Jest krótka ławka, no wiesz, no nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. No rzeczywiście jest krótka ławka, jeżeli powołuje się pana X, Y, Z, który pierwsza praca zaczął w telewizji publicznej. Znam takiego dyrektora, którego programem pierwsza praca jest praca w telewizji publicznej, a dziś już jest dyrektorem wysoko, oczywiście zna się na tym niesamowicie. To tylko potwierdzi teorię krótkiej ławki naturalnie. Jeżeli fachowość polega na tym, że ktoś jest czyimś kuzynem albo z kimś jest związany więzami uczuciowymi, no to rzeczywiście mamy krótką ławkę. Ale jeżeli wyjdziemy poza takie partyjne myślenie i zechcemy otworzyć dziedzinę kultury, po prostu wpuścić trochę powietrza i wolności, to rychło się okaże, że ludzi utalentowanych i ciekawych z pomysłami są setki i będziemy mieć kłopot bogactwa, a nie krótkiej ławki. To znaczy, ja zgadzam się z tym, co pan mówi, ale istnieje, tak jak znam paru bardzo świetnych ludzi, którzy mówią, oni po prostu nie chcą wchodzić w to, bo mają swoje rodziny i nie chcą być... No właśnie o to chodzi, że stworzyć taką listę, żeby byli, żeby można było na nich głosować, żeby można było ich wypromować, a niestety nie ma ich w przestrzeni nazwisk, informacji i ciągle obracają się te same osoby. Ja chciałem tylko sprowokować do tego myślenia, że krótka ławka jest wymyślona oczywiście, ale ona jest wymyślona po co? Żeby nikt się nie pojawiał. Bo jeśli jest krótka ławka, nikt się nie pojawia, to kim? Znaczy my się nie możemy samo ograniczać, jeżeli chodzi o dziedzinę kultury. Bo jeżeli chcemy przebudować Polskę, a nie przebudujemy polskiej kultury, to niczego nie przebudujemy. Bo tak naprawdę nic nie pozostanie po naszych czasach. Dobry wieczór Państwu. Aż boję się powiedzieć, że poprzez adres zameldowania też jestem z Krakowa, natomiast... Z Londynu, a z Krakowa... Natomiast, tak jak tutaj Witek zdemaskował, na co dzień mieszkam w Londynie. Ja bym się przyłączył do słów Witka, które dzisiaj wypowiedział na temat Ministerstwa Kultury, tylko
zmieniłbym przy Ministerstwie Słowo Kultury na spraw zagranicznych. No, jeśli chodzi o działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to jest dokładna kalka tego, co Witek mówił o Ministerstwie Kultury. Nie da się, nie można, nie ma ludzi. W Londynie wymieniono dwie osoby, ambasadora i konsula, natomiast sekretarki, wiceambasadorzy, wszystkie pozostałe osoby są ciągle te same. Natomiast jeśli pojawia się jakaś szansa, że komuś się kończy kadencja, to jeśli kogoś się szuka na to stanowisko, to musi być to osoba, która dopasuje się do zespołu, który tam już jest. Czyli mogą się Państwo domyślać, jakiego rodzaju to musi być osoba. Bez mocniejszego kręgosłupa moralnego, czy też bez mocnego charakteru, aby próbować zmieniać linię, którą tam się realizuje od 20 lat, chociaż... Być może ta linia w latach 90. nawet się sprawdzała, może tak trzeba było wtedy robić, może. Natomiast no, w 2017 Europa się mocno zmieniła, a kadry, które są obecnie w ambasadzie czy w konsulacie, no, tego już zupełnie nie czują. Swoją drogą dla mnie największym zaskoczeniem było to, że gdy te kadry zaczynałem poznawać, nie wiedziałem, że one są tak słabe merytorycznie, tak słabe charakterologicznie. One są jedynie silne, sitwą to, że jedna drugą osobę popiera i stąd muszę ukłon zrobić, nie widzę pana Józefa tutaj na sali, natomiast ciężko krytykować rząd PiS-u, bo wiele rzeczy na pewno robi dobrze, tak? I idziemy moim zdaniem w odpowiednim kierunku. Natomiast to, co pan Józef mówił bodajże chyba 2 tygodnie, bo w Londynie też oglądamy na internecie Klub Ronina, to o tym, żeby się tutaj oddolnie zorganizować tak, aby móc również PiS-owi podpowiadać, ale i skutecznie naciskać. Bo gdzie my mamy skrytykować? Gdzie, w których mediach, tak? Gdzie mamy pójść, żeby dotarła informacja, a nie tylko kierować ją na przysłowiowy Berdyczu? Więc to jest taka podstawowa uwaga i trzymam kciuki za ten projekt. Ja spuentuję w sposób przykry twoją wypowiedź, mówiąc, że właśnie w tych dniach spakował walizki i odleciał na funkcję ambasadora w Tajlandii Waldemar Dubaniowski. Dzięki za przywołanie tego projektu o nas. Chcę coś o nim powiedzieć jeszcze po raz 7 chyba, ale najpierw w ogóle, tak jak Witek mówił, jak patrzeć na sferę zarządzania kulturą. Co to jest za problem, jeśli się ma większość w Sejmie i w Senacie, żeby zmienić ustawę samorządową tak, żeby wyjąć po jednym głównym teatrze ze wszystkich miast wojewódzkich, czy 16, czy 15, i je upaństwowić. Oczywiście krzyk samorządu będzie, że zabieramy im teatry, ale my nie zabieramy teatru ludziom, tylko prezydentom miast, czy marszałkom. To znaczy zabieramy urzędnikom niższego stopnia i dajemy urzędnikom wyższego stopnia, ale ciągle kryterium tego, po co jest teatr, są widzowie. Więc jak się okaże, że przyjdzie mniej, to znaczy, że to był zły krok. Ale jak się okaże, że będzie przychodziło więcej, to znaczy, że krok jest dobry. I może byśmy wtedy wyrównali chociażby te proporcje teatrów państwowych i samorządowych, prawda? Marszałkowskich. Więc to się daje robić, jak się ma większość sejmową. I to jest pytanie, które Witek zadał. Czy kierownictwo PiS-u zdaje sobie sprawę z wagi kultury w sferze politycznej? Witek to ujął, nie propagandy, kultury. Jacy ludzie głosują? Co muszą mieć w głowie? Do czego powinni mieć dostęp? Na jakiej podstawie głosuje się w wyborach? Czy tylko poglądów politycznych, czy tylko kwestii płac, podatków, bezpieczeństwa, represji i tak dalej, wolności, czy też kultura jest elementem myślenia o decyzji wyborczej. Jeżeli jesteśmy ludźmi kultury, a PiS przecież taką partią jest, no to w koncepcji, nie powiem już tylko chrześcijańskiej, ale przede wszystkim, to decyzje polityczne, decyzje o tym, na kogo głosujemy, rodzą się
głęboko, wcale nie w tej warstwie teraz Platforma, potem PiS, a potem odwrotnie, czy kto da więcej. Więc jeżeli szanujemy ludzi, szanujemy to, co mają w głowie, to kultura jest bardzo ważnym elementem. Nie propaganda wcale, bo propaganda to jest po prostu zła kultura, taka powierzchowna. To jedno, co chciałem powiedzieć. Więc boję się powiedzieć coś takiego, że PiS kulturę lekceważy, czy że lekceważy sferę kultury, ale być może jednak tak jest. I to lekceważy w sferze politycznej właśnie, tej dla siebie najważniejszej, że nie dbając o kulturę, czy pozwalając, żeby kultura prawicę czy chrześcijan waliła po głowie tym lewactwem, zmniejsza swoje szanse wyborcze. Tylko może tego tak nie widać w tych słupkach. Ale ja bym do tej tożsamości kulturowej ludzi konserwatystów, chrześcijan, prawicowców, patriotów, bym przywiązywał wagę. A druga rzecz, pan pytał o to, i to jest pytanie jedno z głównych, bo ono pyta tak naprawdę o to, czy państwo istnieje. Gdzie mamy pisać, jak chcemy powiedzieć coś ważnego, czy krytycznego, czy o coś poprosić, czy zauważyć, że coś ważnego w państwie mamy, to się okazuje, że nie mamy gdzie napisać, albo adresów jest cała masa, ale odpowiedzi albo nie wracają, albo za późno, albo nie te, na które czekaliśmy. No to właśnie moja odpowiedź jest taka, to zbudujmy sobie taką pocztę oddolną, która, jeśli do niej trafi takie pytanie, to ta poczta postara się zebrać to w taką kupkę, której już lekceważyć nie będzie można. Jeżeli te listy przychodzą do władzy pojedynczo, to one też pojedynczo są traktowane, to znaczy wrzucane do kosza, czy odpowiadane byle jak. Ale jeśli tego przychodzi dużo naraz w tej samej sprawie, to tego już zlekceważyć nie można, bo dysponent polityczny patrzy na to jak na polityczną paczkę. Ostatnio nie bardzo pamiętam, który minister się skarżył, że ktoś mu organizuje jakieś kampanie przeciwko niemu i przyszło 8 tysięcy maili. No, poważna sprawa. W Ameryce zdarzają się miliony maili po prostu, a i setki tysięcy listów papierowych. Więc pomysł na tę pocztę, która zbiera te głosy i wysyła je dalej, nie jest zły. On się nazywa Onas. Portal się nazywa onask.org.pl i proszę właśnie tam pisać z takimi konkretnymi sprawami, które nie tylko zainteresują władzę, ale też zainteresują innych ludzi, bo są sprawami, które dotykają wielu. Bo są najczęściej są powszechne po prostu. Jeśli my coś widzimy, to nie dziwmy się, że prawdopodobnie widzą to też inni. I prawdopodobnie nie dlatego widzimy, że jesteśmy wyjątkowi, tylko że to coś trafia nie tylko nas, tylko wielu ludzi. A jeśli tak jest, czyli potencjalnie mamy wielką grupę o zbliżonych poglądach, czy o zbliżonej wrażliwości, czy o zbliżonej reakcji na zło, no to właśnie spróbujmy ją zebrać. I jeżeli one się nie zbierają od góry, to zbierzmy ją od dołu. I to jest propozycja tego projektu. Witku, jeszcze twój ostatni głos. Można jeszcze? Chcę zwrócić jeszcze państwa uwagę na jedną rzecz, na którą nie zwróciłem, robiąc ten taki bardzo skupiony na jednej dziedzinie przegląd tego dnia. Wybuchła wielka afera o billboardową akcję upowszechniania wiedzy o sądach. I jakkolwiek intencje tej akcji są niezaprzeczalnie przyzwoite i cel tej akcji jest przyzwoity, to już wykonanie uważam niezbyt dobre. Ponieważ, to już mówiłem o tym chyba w Tygodniku Politycznym Jedynki, w jakiejś tam audycji. Gdyby wrócić do Montesquieusza, na którego powołują się cały czas protestanci, ci, którzy protestują w Warszawie, to z traktatu o duchu praw można wyciągnąć trzy warunki, którym
zawód sędziowski, stan sędziowski powinien podlegać. Pierwszy z nich to zakaz wyboru sędziów przez własne środowisko. To jest Monteskiusz. Zakaz wyboru sędziów przez własne środowisko. To lud powinien wybierać sędziów. Drugi. Sędziowie nie mogą zbyt długo pełnić swoich funkcji, bo się korumpują. To jest Monteskiusz, który wymyślił jakby trzecią władzę, a przynajmniej ją sformalizował w swoim traktacie. I wreszcie trzeci wymóg. Jedna kasta nie może opanować całego zawodu sędziowskiego. Czyli ludzie do zawodu sędziowskiego muszą przychodzić z różnych stron, żeby ten zawód cały czas spełniał jakieś funkcje i się nie wyradzał. To jest Monteskiusz. I wystarczyło moim zdaniem przypomnieć cytaty z Monteskiusza na tych billboardach. Zamiast trochę łopatologicznie wbijać do głowy tam pewne rzeczy, o których my wiemy, bo ta kampania jest, opiera się na naszej wiedzy. My powszechnie o tym wiemy. Ludzie powszechnie też o tym wiedzą. Więc żeby posunąć naprzód sprawę, no należało po prostu pokazać hipokryzję środowisk, które dziś bronią tak zwanego trójpodziału władzy i posługują się Monteskiuszem, którego nie czytali po prostu. Bo wynika z tego, że oni Monteskiusza nie czytali, albo czytali tylko kawałek. I to jest ten poziom, który bardziej by mi odpowiadał w tych akcjach społecznych. Już nie mówię o tym, że ta akcja jest za droga. Powiedzmy sobie szczerze, to jest za droga akcja. A jeszcze sposób przydzielenia wykonawców do tej akcji albo tych, którzy ją przeprowadzili, także jest nietransparentny. Bo jeżeli robią to byli pracownicy kancelarii premiera, to wcale nie jest to, nie służy to uczytelnieniu reguł działalności publicznej. Więc należy zważać na takie szczegóły, bo na takich szczegółach buduje się potem zły obraz każdej władzy. To właściwie tyle. Dziękuję.